Budujemy Sportowy Kraków, Anna Kozińska. Witam Państwa bardzo serdecznie. Rok 2021 to szczególna data dla 6 krakowskich klubów, 5 piłkarskich i 1 tenisowego, bowiem wszyscy obchodzą teraz 100. urodziny. Jednym z takich szczęśliwych jubilatów jest Zwierzyniecki Klub Sportowy. Niedawno w ramach okrągłego jubileuszu Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie przekazał tej społeczności nowoczesne budynki. Tak, teraz prezentuje się Zwierzyniecki Klub Sportowy. Do dyspozycji zawodników są już oddane nowe szatnie, siłownia i zaplecze socjalne. Zyskała również świetlica, w której można pochwalić się dotychczasowymi sukcesami. Nie ma już też problemów z parkowaniem samochodów. Teraz nic nie stoi na przeszkodzie, by trenować. Kiedyś też się dało, choć bywało trudniej. Tamte czasy pamięta doskonale prezes Zwierzynieckiego, który po raz pierwszy do klubu przyszedł w 1971 roku. Do Zwierzynieckiego Klubu Sportowego przyszedłem jako 11-letni chłopiec. Rozpocząłem swoją przygodę z piłką nożną. W zasadzie dzisiaj można powiedzieć, że to była miłość od pierwszego wejrzenia. Pozostałem wierny temu klubowi, barwom. Na przestrzeni 50 lat w klubie zaszły duże zmiany. One są widoczne właśnie dla takich ludzi jak ja na przykład, którzy obserwowali przez ten okres to wszystko, co się wydarzyło tutaj. Inwestycja bardzo trudna, bo jak wiemy, one są wpisane w rejestr zabytków. Tu konserwator nie miał litości, więc każdy szczegół musieliśmy uzgadniać z konserwatorem, ale mimo wszystko kosztem prawie 5 milionów złotych powstały piękne budynki, które będą służyć następne 100 lat Zwierzynieckiemu. I oby te następne 100 lat obfitowały w sukcesy i były jeszcze lepsze niż te, które już minęły. Zwierzyniecki aktualnie występuje na poziomie A-klasy. Amatorskich klubów w Krakowie mamy ponad 100. To właśnie one potrzebują i otrzymują największe wsparcie od miasta. W takich miejscach młodzież ma największe szanse, by odkrywać miłość do sportu. Nakładamy duży nacisk na to, żeby wokół siebie, wokół sekcji piłki nożnej skupić jak najwięcej dzieci i młodzieży, które mam nadzieję w niedalekiej przyszłości zasilą szeregi pierwszej drużyny seniorów. Ci bardziej zdolni piłkarze, ci najlepsi zasilają również szeregi drużyn w wyższych klasach rozgrywkowych. A już niedługo młodzież kolejnych krakowskich szkół będzie mogła korzystać z nowoczesnej infrastruktury sportowej w ramach lekcji wychowania fizycznego. Hala przy szkole podstawowej nr 74 w Nowej Hucie jest na zaawansowanym etapie budowy. Hala przy ulicy Branickiej posiada będzie pole gry o wymiarach 31x19 metrów, co pozwoli na zaprojektowanie tam boisk do siatkówki oraz do koszykówki. Ciekawym elementem tej hali jest wielospadzisty, stromy dach, który w ten sposób został zaprojektowany ze względu na plan zagospodarowania przestrzennego tam. Także to będzie taki element, który ją będzie wyróżniał. Prace wykończeniowe trwają. Oddanie hali pozwoli podopiecznym szkoły podstawowej na komfortowe uczestnictwo w lekcjach WF-u. Budowa kosztować będzie 8 milionów złotych. Z początkiem przyszłego roku planowany jest odbiór inwestycji. W Nowej Hucie planowane są też inne realizacje, m.in. przy szkole podstawowej nr 88 na osiedlu Szklane Domy, szkole podstawowej nr 89 na osiedlu Piastów, czy 30. Liceum Ogólnokształcącym na osiedlu Dywizjonu 303. Pracowicie jest też w dzielnicy Dębniki. Efekty widać gołym okiem. Hala przy szkole podstawowej z oddziałami integracyjnymi nr 151 przy ulicy Lipińskiego jest już na etapie stanu surowego, zamkniętego. Można by powiedzieć, że prawie czyn robotniczy, gdyż hala, która miała być zakończona w 2024 roku, myślę, że będzie służyła młodzieży już w połowie przyszłego roku, czyli nowy rok szkolny 2022. Młodzież już rozpocznie w nowych budynkach, w nowej sali z nowym dachem, który jest specyficzny, bo jest on i dydaktyczny, i rekreacyjny. Coś nowego na mapie Krakowa, myślę, że coś fajnego. Nowa hala powstanie też przy szkole podstawowej nr 26. Będzie to budynek przeznaczony do uprawiania m.in. koszykówki, siatkówki, piłki nożnej i gimnastyki. Szkoła nr 26 od lat współpracuje z klubem sportowym Korona i wybudowanie tego typu hali pozwoli na to, aby uczniowie szkoły mogli także w sali gimnastycznej w szkole szlifować gimnastykę sportową. Przyszły rok szkolny zapowiada się więc sportowo atrakcyjnie dla uczniów krakowskich szkół. O kolejnych planach i rozpoczętych inwestycjach opowiemy w kolejnym programie Budujemy Sportowy Kraków. Do zobaczenia za 2 tygodnie.